jedyną metodą realizowania przywództwa w chrześcijaństwie, jaka jest dopuszczalna, jest służba. Nie ma innej drogi bycia chrześcijańskim w korzeniach przywódcą, niż bycie człowiekiem, który służy innym ludziom. Koniec, kropka. Będzie się to wiązało z kosztem, który poniesiesz. Będzie się to wiązało z wyrzeczeniem, które jest absolutnie nieodzowne w tym całym procesie. Będziesz miał mniej, a nie więcej. Jeżeli ktoś, kto ma władzę, ma więcej, to znaczy, że nie jest przywódcą w kluczu chrześcijańskim, tylko w jakimś innym. Niektórzy mówią w kluczu tego świata, niektórzy wyznaczają na przykład procenty, że do tego procentu to jeszcze można, a później to już jest nieludzkie. Nie, tam nie ma żadnych procentów, trzeba iść na krzyż. Tak? I to jest oczywiście wbrew wszystkim naszym oczekiwaniom, wbrew wszystkim naszym marzeniom i tym podobnym historiom. Oczywiście nie chodzi o krzyż fizyczny, że ktoś nas teraz weźmie, jacyś żołnierze rzymscy i nas po prostu przybiją. Ale chodzi o to, żeby w swoim życiu być gotowym na to, że trzeba będzie ustępować. Że trzeba będzie po prostu najzwyczajniej w świecie zostawić coś, co jest twoje i iść w coś, co jest czyjeś. A nawet zostawienie tego, co jest swoje, to jest już przerażająco trudne. Bycie przywódcą w tym kluczu bardzo ładnie się wpisuje w takie podstawowe zasady, czy przypomnienie podstawowych zasad komunikacji, które gdzieś nam wyparowały. Pierwsza jest taka, żeby słuchać zamiast mówić, tak? Więc wyobrażam sobie przywódcę jako kogoś, kto przede wszystkim słucha, a nie od razu wszystkim sprzedaje wszystkie możliwe komunikaty, co on myśli, co on sądzi, co on wie. Druga rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna, to ta, żeby wchodząc na ścieżkę przywództwa, na ścieżkę liderowania, jakby można tak z Polska ładnie powiedzieć, zapomnieć o tym, że chce się być przywódcą, mesjaszem, zbawcą, liderem, albo jak tam sobie to jeszcze nazwiecie. Ja mam wrażenie, patrząc na współczesny świat, nie tylko polski, ale też pracując w wielu miejscach na świecie, że współczesny świat jest już tak umęczony nad produkcją liderów, tak dramatycznie udręczony nad produkcją mesjaszy wszelkiej maści, przywódców wszelkiej maści, że należy mu dać wreszcie od tego odpocząć. Naprawdę. My teraz nie potrzebujemy już kolejnych mesjaszy, którzy będą nam zbawiali historię albo będą nas prowadzili ku świetlanej przyszłości. Mieliśmy ich po kokardę i czym to się kończyło, możemy zobaczyć w telewizji albo w podręcznikach historii. Teraz model przywództwa, który wydaje mi się pożądany, to jest producent kleju, a nie mesjasz. To jest ktoś, kto będzie umiał na powrót sprawić, żeby ludzie się lubili, a nie miłowali. A nie robili jakieś wielkie rzeczy razem pod jednym czy pod drugim sztandarem. Tylko żebyśmy sobie naprawdę odrobili pierwszą lekcję, jaka jest do zrobienia w każdej społeczności, jaką macie do dyspozycji. Czy to w społeczności rodzinnej, czy to w społeczności, nie wiem, parafialnej, uczelnianej, biznesowej, politycznej, czy jakiejkolwiek innej. Pierwszym zadaniem człowieka, który staje na czele innych ludzi, powinno być to, żeby nauczył ich albo przypomniał im, jak to jest po prostu, tak zwyczajnie, lubić się nawzajem. To, co teraz jest niezbędne, mam wrażenie, to produkcja kleju. Jeżeli będziecie kiedyś liderami w swoich środowiskach, to spróbujcie, zanim osiągniecie i poprowadzicie lud na barykady, albo do sukcesu biznesowego, albo w jeszcze jakieś inne miejsca, do prezydentury, do czegokolwiek sobie wymarzycie, to zadbajcie o to, żeby ludzie dobrze czuli się ze sobą, żeby nie bali się siebie nawzajem i żeby to, co się między nimi dzieje, było rzeczywiście kreatywną, żeby było czymś więcej niż sumą części. Trzecia rzecz, która wydaje mi się tutaj bardzo ważna i w tym myśleniu o przywództwie w kluczu, czy nie wiem, czy papieża, czy Ewangelii, czy mojego własnego przeżywania, to jest to, żeby pilnować, żeby lider, czy ten, który ma iść gdzieś tam, który został wyznaczony, którego opatrzność wyznaczyła, któremu tak się ułożyło, że musi wziąć odpowiedzialność za innych, żeby pamiętał, że nie wolno prowadzić podwójnego życia. Że nie ma czegoś takiego jak podwójne standardy z tego tytułu, że ja jestem na świeczniku, a więc ciąży na mnie dużo większa odpowiedzialność, a ponieważ ciąży na mnie dużo większa odpowiedzialność, to również mogę sobie pozwolić na troszeczkę więcej. Nawet jeżeli jest nic, to można z tego zrobić coś. I czasem jest tak, że tego człowieka, za którym wszyscy pójdą, odróżnia się od wszystkich innych ludzi, przez to, że to jest właśnie człowiek, który potrafi stworzyć coś z niczego. Że on w sytuacji, w której jest deficyt, widzi zasób. Ja się z tym stykam w Afryce praktycznie non-stop, obserwując tamtejsze startupy i sytuacje, które mają miejsce i powiem wam, że takich polityków bym chciał mieć jak oni.
ci startuperzy, takich przywódców bym chciał mieć jak ci startuperzy, takich szefów firmy chciałbym mieć jak startuperzy. Bo to, że ktoś skończył MBA, napakował sobie głowę wiedzą w ten czy inny sposób, albo jeszcze tam jakieś inne rzeczy zrobił, albo wygrał wybory powszechne, wiecie, Barabasz też wygrał wybory powszechne, tak? To wcale nic nie zmienia. Chciałbym mieć lidera, który by mnie inspirował. A kto mnie może zainspirować bardziej niż ktoś, kto powtarza fenomen Trójcy Świętej, czyli kreacja ex nihilo, robi coś z niczego, tak? A więc jeżeli będziecie chcieli zdać test na prawdziwego przywódcę i prawdziwego lidera, to spróbujcie zrobić coś z niczego. Spróbujcie zrobić coś, czego jeszcze nikt nie robił. Bo pieniądze zrobiło już wielu, naprawdę. I bardzo wielu to też nie pomogło w niczym. Ani na ich człowieczeństwo, ani na ich otoczenie. Władzę też już zdobyło bardzo wielu i jak widać też bardzo niewiele to pomogło w wielu różnych sytuacjach. Najważniejsze jest to, żebyśmy spróbowali zostawić dzisiaj wieczorem, jak będziemy szli spać i zamykamy oczy, świat troszeczkę lepszy od tego, który był, jak żeśmy te oczy otwierali. Nie ma innego programu na życie, nie ma innej filozofii. Doba ma 86 400 sekund, nie można tego odłożyć na lokatę, na książeczkę, nie można tego włożyć pod... To trzeba to wydać. Czas na decyzję jest dzisiaj i nie ma innego czasu do dyspozycji. Jutra może nie być, wczoraj już nie istnieje.